Cześć, my z tej strony. Słuchajcie, dawno mnie nie słyszeliście, nie wiem, może wcześniej na tym nagraniu, może jak będę wrzucał to do sieci, to będzie jakiś filmik, w którym coś powiem, no ale macie moje audio. Warunki są ciężkie, jak słyszycie, a to co słyszycie, to jest deszcz, który pada i wali o mój namiot, w którym teraz siedzę. Czasami może będzie słychać porywy wiatru, ale co to za wiatr? To co się k***a działo w nocy, to był wiatr. Teraz to jest delikatny zefirek. Generalnie, gdzie jestem? Słuchajcie, jestem w Norwegii, na płaskowyżu Hardangervidda. To jest najwyżej położony górski płaskowyż w Europie. Największy górski płaskowyż w Europie położony na tej wysokości. Jestem w tej chwili, musiałbym sprawdzić w GPS-ie, ale myślę, że na jakieś 1200-1300 metrów nad poziomem morza. Raczej około 1220-1240. Na zdjęciach zobaczycie krajobraz, jak to wygląda. Zaraz pstryknę zdjęcie, jak w tej chwili wygląda to z mojego namiotu. Dlaczego siedzę w namiocie i nie korzystam z tych pięknych okoliczności przyrody? No dlatego, że kurwa czekam, aż ten deszcz przestanie padać. Bo chciałbym się spakować i zwinąć ten namiot i pójść dalej. Tak, żeby jak najmniej rzeczy zmoczyć, a przy tym deszczu, który się wciska wszędzie, jest to dosyć ciężkie. Co ja robię w Norwegii? Przede wszystkim zawsze lubiłem jakieś takie nieco ekstremalne wyjścia, wycieczki, tego typu rzeczy. Niestety uświadomiłem sobie, że ostatni raz na czymś takim byłem dobrych 10 lat temu wraz z moimi kolegami, dwoma kumplami, poszliśmy w Bieszczady, tak po chłopsku. I powiem wam, właściwie powiem wam, że nie wiem dlaczego, no gdzieś to moje życie odpłynęło na bok przez pewien czas. Miałem trochę problemów. Część z was może się domyśla, część nie. Po prostu co? No, piłem alkohol. W dużych ilościach, nie kontrolowałem tego. I ponad 2 lata temu stwierdziłem, że jest dość. Zrozumiałem wreszcie, że to jest dość poważny problem w moim życiu. I tak sytuacja się potoczyła, że zdecydowałem się na terapię, którą przeszedłem, terapię zamkniętą dla ludzi uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, również od alkoholu. Terapię zamkniętą w szpitalu w Czesneszu i o dziwo, ku zdziwieniu wielu, jestem już ponad 2 lata trzeźwieje do swojego pijackiego życia. Jest mi, muszę wam powiedzieć, z tym bardzo dobrze. Nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego jest dobrze. No to generalnie życie ma zupełnie inną jakość. Przede wszystkim, jeżeli już teraz tracę czas, co w czasach, gdy piłem, traciłem bardzo dużo czasu. Ale jeżeli teraz tracę czas, to przynajmniej pamiętam, co robię w tym utraconym czasie i najczęściej tracę go w cudzysłowie konstruktywnie, w jakiś konstruktywny sposób. Jednym z tych konstruktywnych sposobów tracenia czasu jest m.in. mój pobyt teraz tutaj w Norwegii. A tak naprawdę jest to wyjazd testowy. Jest to wyjazd testowy, gdyż
chciałbym z moim synem przyjechać tutaj w przyszłym roku. Teraz mamy koniec września, początek października za chwilę. No ja z moim synem chciałbym tutaj przyjechać jakoś w pełni sezonu. Najlepiej jakoś w lipcu. Może w sierpniu. Wtedy warunki na pewno będą lepsze. Będzie większa szansa na słoneczne dni. Będzie minus w postaci komarów, które tutaj podobno bardzo dokuczają. Znaczy, mogę to już teraz stwierdzić. Wiecie co, jak wczoraj szedłem, doszedłem do rzeki, jednej z wielu dziesiątek rzek, które tutaj przepływają i strumieni. No i jeden most był. Czy most? Mostek taki, kurna, deski przerzucone na szynach kolejowych dwie przez tą rzekę przeszedłem. Potem okazało się, że szedłem w takie rozwidlenie rzek i żeby z niego wyjść, z takiej tej wyspy stworzonej przez te rzeki, musiałem przejść przez drugi mostek, którego kurwa nie było. Znaczy, ja sobie z tego zdawałem sprawę, że tutaj po sezonie, bo jest teraz po sezonie, część z tych przepraw rzecznych jest zdejmowana tutaj przez ludzi z Narodowego Towarzystwa Trekkingowego Norwegii w celu renowacji, ewentualnie naprawy. No ale no generalnie akurat kurna ten mostek był mi potrzebny, żeby przejść. Jeszcze będąc w domu planowałem, że w takich sytuacjach będę się po prostu przeprawiał przez rzekę. Szukał jakiegoś w miarę bezpiecznego przejścia. Ale przy wczorajszej pogodzie, no było naprawdę ciężko, wiał straszny wiatr, przenikliwy, zimny wiatr. Było bardzo pochmurno, chmury bardzo nisko tutaj wiszą nad Hardangervidą. Stwierdziłem, że nie dość, że byłem i tak wyziębiony trochę, kurczę, bo przede wszystkim z niewyspania, a całą ostatnią noc nie spałem, bo siedziałem w Oslo, szukałem paliwa do kuchenki. No nie wyspałem się, nie było jak się przespać. No to stwierdziłem, że nie będę się przeprawiał przez rzekę, bo uświrgnę zupełnie. I musiałem takimi wrzosowiskami, kurna, porostów pełno wrzosy, szukać obejścia przez tą rzekę. Jakiegoś brodu w miarę płytkiego, żeby można było w miarę suchą nogą przejść. I właśnie, wracając do komarów, kurna, słuchajcie, tam jest, podejrzewam, raj komarów w lato, bo trafiłem na bagno, na takie mchy, porosty, wszystko nasączone wodą, gąbka oraz błoto. Mało co buta nie zgubiłem w jednym miejscu. No i w lato to naprawdę komary tutaj, podejrzewam, są kurne jak wróble co najmniej. Nie znalazłem przejścia, znaczy znalazłem. Znalazłem, widziałem już taki brud, ale zobaczyłem, że za nim jest otwarta duża przestrzeń, gdzie w ogóle urwałoby mi łeb, a planowałem dość wcześnie, w dniu wczorajszym, rozbić obozowisko. Tak jak wam mówię, jestem niewyspany, znaczy teraz już jestem, ale byłem niewyspany bardzo, przez to było mi zimno, no i potrzebowałem się rozgrzać. No i zacząłem wzdłuż tej rzeki, tymi bagnami, tą tundrą właściwie, poruszać się. Szedłem wzdłuż tej rzeki i szukałem miejsca dobrego na obóz. Znalazłem takie kurna miejsce, tu wam pokażę zdjęcie, jak zrzuciłem plecak, jestem ucieszony, że mogę go zdjąć. No, oczywiście po zrzuceniu plecaka nagle poczułem się jak na księżycu. Wydawało mi się, że się unoszę w powietrzu bez tego ciężaru na plecach. A ciężar niosę jakieś 17 kilo łącznie. To jest trochę za dużo, mi się wydaje. No ale nieważne. W każdym razie znalazłem miejsce. Rozbiłem swój namiot i rozbiłem go tak, żeby nie wiało. Jak go rozbijałem, było to miejsce otoczone przy takim zboczu z kamieniami, z tyłu wał taki z kamieni.
I stwierdziłem, że nie będzie wiało, no bo nie wiało. No kurwa, oczywiście okazało się w nocy, że wiatr zmienił swój kierunek i centralnie zaczęło piździeć w mój namiot. I słuchajcie, powiem wam, że tak piździło, że miałem wrażenie, że normalnie rozerwie ten namiot. Na szczęście namiot jest dość dobry. Może teraz parę słów o tym namiocie. Chciałem kupić jakiś dobry namiot, jedynkę, na tego typu wyprawy. No, okazało się, że dobre jedynki, kurna, na tego typu wyprawy to kosztują jakieś kolosalne pieniądze, kurna. Nawet w granicach 2,5-3 tysiące widziałem namioty. Takie, które wydawałoby mi się, że spełniałyby moje potrzeby. A potem trafiłem na namiocik taki mały, produkowany przez firmę Miltek. Namiot nazywa się Rikon, czy Rekon, czy coś takiego. Nie wiem, czy to jest od zwiadu, czy od czegoś innego. W każdym razie jedyneczka, niewielka. No i cena atrakcyjna, bo tam 290 zł. I stwierdziłem, że kurna, no co to za namiot jest. Zacząłem szukać opinii na jego temat. W większości były to opinie pozytywne, ale to wiecie, no, jakie to są opinie. Szukałem czegoś bardziej takiego wiarygodnego. Znalazłem gościa, Brytyjczyka jakiegoś, który właśnie ten namiot miał zamiar testować. I on kupił ten namiot za jakieś też tam grosze, coś na zasadzie też tam przeliczenie na złotówki, 250 zł chyba. A facet dość dużo łazi po... Starszy facet, koło chyba 60-ki, 70-ki, dużo łazi, trekkinguje i gdzieś tam po lasach. I stwierdził, co to za namiot za takie grosze, muszę go stestować. Generalnie czekał na odpowiednią pogodę do testów i trafiłem na jego filmik, gdzie powiedział, słuchajcie, nad wyspy nadchodzi, pamiętam nazwę nawet, nad wyspy nadchodzi huragan Frank i przetestujemy namiot. I poszedł z tym namiotem, słuchajcie, na takim wzgórzu się rozbił, kurna, niedaleko wybrzeża. No i generalnie lało, piździło wszystko i facet stwierdził, że ten namiot robi robotę lepszą niż wszystkie wypasione namioty pod względem ochrony przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi. I to mnie przekonało. Kupiłem ten namiot i teraz jestem w nim na norweskim płaskowyżu Hardangervidda w warunkach pogodowych ekstremalnych, no bo to są ekstremalne warunki pogodowe. Temperatura w tej chwili jest około 1 stopnia, myślę, że może góra 2 stopnie. Odczuwalna jest około minus 5, minus 6. Tak jak pokazuje mi mój, że tak powiem, komputery w telefonie. I powiem wam, że no jest ekstremalnie. Wiatr jest kolosalnie silny, chociaż teraz to już nie, teraz to już prawie nie wieje. Teraz to jest cisza. W porównaniu z tym, co się działo w nocy. Ten namiot ma jedną bardzo złą, jednakże negatywną swoją cechę. Jest niski, nie można w nim usiąść. I to jest kurna rzecz, która według mnie jest bardzo, bardzo dużym minusem. I już wiem, że na tego typu wyprawy tego namiotu nie będę brał. Raczej będę go brał na jakieś wypady no letnie, przede wszystkim gdzie pogoda jest lepsza i nawet nie chodzi o deszcz, tylko chodzi przede wszystkim o to, że no tak jak jest teraz, rano się obudziłem po nocy, gdzie no budziłem się co chwila, no umówmy się, to przy takich warunkach pogodowych to nie jest spanie takie hop-siup, bo co chwila coś człowieka budzi, a to pieprznie kurno coś, a to człowiek, nie wiem, nóżkę wystawi albo rączkę i zaczyna mu być zimno. Obudziłem się, no i kurna, wypadałoby, żeby sobie zagrzać jakąś ciepłą wodę, zrobić sobie kawę, czy tam herbatę, czy bulionik. I powiem wam, że tak, no w tym namiocie nie ma jak z tego zrobić, w środku. No w ogóle się takich rzeczy w środku namiotu raczej nie powinno robić, no ale ekstremalne warunki, ok, powinno być taka możliwość.
No nie da rady tego zrobić, no bo ja tutaj nie mogę usiąść. Mogę usiąść po turecku, ale to wtedy tak jestem skulony, kurwa, łeb mnie zaraz, kark mnie zaraz boli. Można jedynie sobie położyć się na boku, podeprzeć się łokciem, ale nie ma miejsca, gdzie by wstawić tą maszynkę. No to jest jedynka, przypominam wam. Tutaj jest taki malutki przedsioneczek w tym namiocie, tylko że no akurat jest tak to rozwiązane, to wejście, że nie za bardzo można odsunąć, jakby był suwak z drugiej strony jeszcze, to można by było zrobić taki mały daszek i pod nim można by było tą kuchenkę postawić. No a tak, nawet siedząc w tym namiocie wewnątrz, ciężko jest operować kuchenką na zewnątrz. Ja wczoraj wieczorem tutaj gotowałem wodę. No to słuchajcie, siedziałem dupą w namiocie, ale łeb miałem wystawiony, byłem też taki zwinięty w chiński paragraf. Czy tam jakiś inny. I miałem łeb wystawiony na zewnątrz. No i no nie było to zbytnio komfortowe. I to jest właśnie podstawowy minus. Tutaj powinna być możliwość zagotowania sobie czegoś w przedsionku chociaż. Ze względu na wysokość jest słabe. Nadal uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry namiot. No to, że, no chyba, że ma się jakiś inny system do gotowania. No, ja mam kuchenkę paliwową na benzynę, także wiecie, no, trochę strachu by było, jakby mi się coś tutaj zaczęło dziać w środku. No i tak. Czekam teraz, aż może przestanie deszcz padać. Chyba... Nie, jeszcze pada. Ale tak czy siak, no jeżeli nie przestanie padać, no to zaraz, kurna, będę musiał założyć coś na łeb. Wystawić się tutaj z tego namiotu i coś, kurna, ugotować, bo trzeba by było napić się czegoś ciepłego. I tak, testuję rzeczy. Wziąłem śpiwór, słuchajcie, dość dobry śpiwór, ja nie pamiętam ile on, znaczy dość dobry z parametrów. Nie pamiętam ile on tam miał, chyba miał minus 15 komfort do minus 20, chyba miał w ogóle zdolność do przeżycia. Polskiej firmy, nie będę mówił, bo nie zapłacili mi za to. Nie, może nie. Bo, słuchajcie, no bardzo, dlaczego go kupiłem? No, kupiłem go dlatego, że był bardzo tani. Ja tu bardzo budżetowo starałem się traktować tą wycieczkę i tak wydałem. Według mnie zbyt dużo pieniędzy, no ale trzeba było, ja nie miałem nic takiego na jakieś takie cięższe rzeczy. Śpiwór, jeżeli na papierze, generalnie zajebisty. Powiem wam, że byłem, w ogóle ja już pod tym namiotem i z tym śpiworem byłem w lesie na poligonie Muszaki, też padał deszcz. Tam już wtedy zwróciłem uwagę na to, że jest trochę, że jest za niski, że nie można usiąść, no ale trudno. W każdym razie śpiwór też, tam się doskonale sprawdził, było mi ciepło. Elegancko. No tutaj miałem pecha, gdyż, czekajcie, muszę odpalić, gdyż wczoraj, gdy się w nim mościłem wieczorkiem, pierdolnął mi suwak i to tak, że metalowa część suwaka po prostu pękła na dwie części i nie mam tego jak naprawić. No i zrobiła się skucha. Całe kurwa szczęście, że wziąłem dodatkowo jeszcze ocieplacz amerykański, znaczy nie amerykański, taki wzorowany na amerykańskich ocieplaczach wojskowych. To jest taki kocyk, też produkowany przez firmę Miltek. Bardzo cienki kocyk ze sztucznych materiałów. I kurna, całe szczęście, że ja wziąłem ten ocieplacz, bo ja sobie wziąłem ten ocieplacz, mówię, a kurna, jakby tak czasem piździło. Może sobie jeszcze gdzieś tu wymościć coś tym ocieplaczem i tak dalej. Słuchajcie, gdyby nie ten ocieplacz, to ja bym, kurna, tutaj zdech. A tak, rozłożyłem sobie ten śpiwór. No, dość też fajnie grzeje. Zrobiłem sobie z niego taką rynienkę, w którą wskoczyłem. Boki sobie tym śpiworem tak trochę okryłem. A na to pierdyknąłem ten ocieplacz. Cały. Łącznie z łbem. I powiem wam, ten ocieplacz, nie wiem z czego oni to kurna robią, ale no teraz sobie siedzę pod tym ocieplaczem i powiem wam, że on ma niesamowite właściwości, bo on nie to, że utrzymuje ciepło, człowiek ma wrażenie, że on jest kurna też jakiś koc elektryczny, że grzeje.
jest niesamowity. Jak się wczoraj rozgrzałem, jak przebrałem się w suche rzeczy, bo byłem cały mokry, jak tu przyszedłem. Przebrałem się w suche rzeczy, w termoaktywne kalesonki, wełniane skarpety na nogi. Założyłem sobie termoaktywną koszulkę z długim rękawem. Na to polara myśliwskiego, takiego cieniutkiego, francuskiej firmy Solignac. Na to jeszcze nałożyłem sobie cieniutką przeciwwiatrową kurteczkę wojskową. To słuchajcie, normalnie elegancko. I ten ocieplacz zrobił mi całą robotę. Kurde, potem w nocy doszło nawet do tego, że ja się rozkopałem z tego śpiwora. Położyłem ten śpiwór, generalnie stworzył taki wał z boku namiotu, pod ścianą namiotu. Ja się do tego śpiwora, do tego wała z namiotu przytoliłem plecami i to mnie grzało w plecy. A cały się owinąłem jeszcze tym ocieplaczem. Leżę na takiej macie samopompującej. Kupiłem ją w sklepie turystycznym, chyba Trespass to się nazywa. Robi swoją robotę ta mata, jest dość dobra, póki nie pierdolnie. W każdym razie, no słuchajcie, w miarę komfortowo, pozważywszy na te warunki, w miarę komfortowo tą noc przetrwałem. Aczkolwiek mówię, no to trochę mało miejsca jest dla mnie w tym momencie, jeżeli chodzi o wysokość. No i tego mi brakuje. No chciałbym, wolałbym teraz sobie siedzieć na przykład tutaj po turecku i gadać, niż leżeć oparty na łokciu, bo mi łokieć zaczyna drętwieć. W każdym razie tak, testuję sobie ten sprzęt. Co tam jeszcze takiego ciekawego testuję? Otóż popierdzielam na przykład w takich spodniach. Ja jestem od pewnego czasu wierny firmie Carhartt. To jest taka amerykańska firma, która robi, słynie z tego, że przede wszystkim robi ubrania dla robotników. Ja mam robocze spodnie, takie ogrodniczki, których używam do pracy w warsztacie i różnych ciężkich robót. Mam tam jakieś koszule Carharta. No i kupiłem sobie też spodnie Carharta, które robią robotę, bo są bardzo wygodne, rozciągliwe, szybko schnące. To też w nich tutaj popierdzielam. Popierdzielam w bucikach krótkich do kostki. Gdyż mam rozwalone kolano, to nie mogę mieć butów za kostkę, żeby mi jakoś moja kostka kompensowała te wszystkie nierówności, a nie kolano. Kupiłem sobie takie buty, znaczy mam takie buty Salewa MTX Trainer Gore-Texowe. Też robią robotę, bardzo wygodne są. No i reszta to wojskowy system tutaj, w te kurtki wszystkie. Nie pamiętam, to chyba Multi takie robi, albo... No to te, co produkują, kurczę, no nie pamiętam, Miltek chyba, czy nie Multi tak. Dobra, przerwa, bo mi ręka zdrętwiała.